Tomasz Karolak należy do najpopularniejszych polskich aktorów swojego pokolenia. Pomimo tego, że artysta jest niezwykle aktywny zawodowo, gra w filmach, serialach i deskach teatru, rzadko dzieli się z wielbicielami szczegółami ze swojego życia prywatnego. Jakiś czas temu jednak postanowił zrobić wyjątek i zdradził, że zdecydował się wybrać na terapię. To nauczyło go otwarcie mówić o swoich emocjach. W pewnym momencie życia aktor zdał sobie sprawę z tego, jak jego młodość i wczesne dzieciństwo odbiło się na życiu dorosłym. W związku z tym, że jego rodzice byli zawodowymi żołnierzami, w domu panowała chłodna atmosfera, służyli w tajnej jednostce, to były czasy napięć między wschodem a zachodem. Nasz tajny blok był pomalowany w maskujące pasy, żeby był niewidoczny w lesie. Jak rodzice mieli zabawę czy inne zajęcia każdego z nas, maluchów. Pilnował żołnierz, mówił Dorocie Wellman w wywiadzie przeprowadzonym dla WiWy. Tomasz Karolak z czasem wkroczył jednak w okres buntu. Coraz częściej uciekał z domu i był mocno skonfliktowany z rodzicami. Narażałem moich rodziców na stany przedzawałowe, a oni nie mieli po 35,40 lat, wspomina. Z czasem trudne dzieciństwo Tomasza Karolaka zaczęło się odbijać na relacjach z najbliższymi. Dziś jednak jest mu dużo łatwiej radzić sobie ze skomplikowanymi emocjami. Zmiana na lepsze zawdzięcza terapii. Choć początkowo aktor nie był skory do przyznawania tego publicznie, z czasem otworzył się również na to. Zaufałem obcemu człowiekowi, który przeanalizował moje życie. Dzięki tym spotkaniom wiele zrozumiałem, wyznaję dziennikarzom, życia na gorąco. Dzięki psychoterapii, aktor znalazł odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Przez lata zastanawiał się, dlaczego z takim trudem przychodzi mu budowanie rodzinnego życia z Wiolą Kołakowską, z którą wychowuje dwójkę pociech. Ich relacja przez długi czas była niezwykle burzliwa. Mężczyzna dojrzewa później trochę. Kiedy byłem trzydziestoparolatkiem i cały czas nie schodziłem z planu filmowego, nie miałem świadomości, jak dojmująca i ważna jest rola bycia rodzicem. To się zmieniało u mnie jakoś linearnie, przy tym popełniłem parę błędów. Zawsze to mówiłem. Nie wiem, tak miało być, powiedział kiedyś w wywiadzie dla Dzień Dobry TVN. Dzięki terapii udało mu się zrozumieć, jakie błędy popełniał i dziś stara się nie powtarzać pomyłek z przeszłości. Teraz rozumiem więcej, podsumowuje w rozmowie z tygodnikiem na żywo. Zobacz też, Julia Wieniawa ujawnia, czy wróciłaby do rodzinki.pl. Wyjawiła, że końcówka była nieprzyjemna. Wiola Kołakowska, była partnerka Tomasza Karolaka. Nie wygląda jak okaz zdrowia. Co się z nią dzieje? Tomasz Karolak nie potrafił wybaczyć ojcu. Poruszające wyznanie aktora.